Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii Wiedźmin 3 Dziki Gon na poziomie Droga ku Zagładzie. Rozpoczynamy poszukiwania Ciri. Pierwszy odnaleziony trop zaprowadzi nas do kasztelu Krwawego Barona, gdzie Ciri spędziła trochę czasu. Niestety za więcej informacji na jej temat przyjdzie nam zapłacić przysługą. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Ja jestem Helgrim i zapraszam na materiał. Udajemy się do karczmy na rozstajach. Zobaczmy sobie tylko, czy nie ma tu jakiegoś znaczniczka, żeby szybko to przelecieć. No jest, idealnie. A nie, jednak nie. I tak będę musiał tutaj dojechać, bo tam przecież nie ma. Dobra, to lecimy. Dalej, płotka! Kurde, trupów porozwieszane tu na tych drzewach. Grubo się ktoś tutaj zabawia. Poza tym rozkminiłem już pewną kwestię, którą poruszaliśmy w poprzednim odcinku, tam gdzie chciałem wam pokazać, jak zakładam cztery odwary na siebie i jakie mają funkcje, co mi dają. Wtedy nie udało nam się tego zrobić ze względu na to, że po włączeniu nowej gry plus jest pewien bug z toksykacją, a mianowicie z ilością tej toksykacji, którą możemy na siebie nałożyć. Żeby wyeliminować ten błąd, tego buga w grze, wystarczy zresetować skille eliksirem odnowienia. Oczyszczenia on się chyba nazywa, dokładnie. I wtedy nam się wszystko resetuje. Rotujemy na nowo skilla i jest git. Jak widzicie, teraz mam cztery odwary na sobie założone. Do karczmy. Dobra. Witaj, panie karczmarz. Tylko ja mam tam... Wypytaj o agenta Hendryka w karczmie na rozstajach. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. I nie interesuj się, bo ci kacza morda wyrośnie. Zabieraj się stąd, otworzę ci tylne drzwi. No coś ty, człeniu. Jeszcze ja nie się nigdzie nie wybieram. Karczmarzu, wódki! No i burda, ja szanuję takie. A ten to kto? Zaczepki. Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. Ty, to może tutaj będzie walka na miecze przed karczmą. Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Kurwa, głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać je zornożem? Ale ci ludzie w tej grze to nie mają instynktu samozachowawczego, no really. Koleś stoi, dwa miecze kuźwa, wygląda jak jakiś kafar. Jestem a te kurwa szacunku nie mają. Pić wódkę. Słyszeliście? Jaś niewielmożny pan do nas przyjechał. Może buty wyglansować? Nie nadajesz się do czyszczenia moich butów w śmieciu. Bolo, słyszałeś to, co ja? Precz stąd, bo zabiję. No dawaj. Już kurwa dosyć tego. No. Teraz kupą go. Dawaj, razem, dawaj! Razem, gazem. Dobra, nie będę używał tego młynka na was, bo za prosto. Ale renta użyje. Bang! Kuźwa, na hit! Ty jeszcze tutaj jesteś, koleżko? Poszło. Ty wiesz, co będzie, jak się Baron dowie o tej jadce?
wyrżnie całą okolicę, zanim ktoś zdąży powiedzieć, że to robota wędrownego mutanta. Baron się nie cacka. To dawaj mi kotu. Gdzie jest Hendrik? Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Baron tego nie daruje. Uspokój się, człowieku. Twój baron nie jest idiotą i nie pomyśli, że miejscowi wieśniacy gołymi rękami wycięli jego ludzi. Gdzie Hendrik? Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali. Nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Wyjdź tylnymi drzwiami. We wsi jest więcej ludzi barona. Niepotrzebna troska. Nie chcę, żebyście narobili więcej kłopotów. Myślałem, że w twoim interesie jest to, żeby mnie właśnie zobaczyli. No ale jak chcesz mnie wypuścić tylnymi, proszę bardzo, będzie na ciebie. A tak się pieklił przed chwilą, nie? O, hej, ja tam. O takich typów z młotami to nie lubię, oni mają strasznie duży zasięg. No nie. No dalej. Zapraszam. Przepięknie. You dead. Kuźwa, napluć mogę. Za taki łup. Tu. Brudasie ty. Dobra, gdzie jedziemy? 590, no to może wezmę sobie najpierw tabliczkę. O, żeby tu nie wracać. I teraz dawaj mi szybką podróż. Tutaj. No to sobie nie pojadę jednak. Na koń. Płoć. Siodłaj się. Wyruszasz. Naprzód. Naprzód, płoćka. O, jak się ładnie zrobiło. Elegancko. Nie no, graficznie sacuneczek. Jak na tamte czasy. Słyszałeś o tych konowałach? Co ich nie garczy? Nie w tym mańkie. Nie lubię zjeżdżać z drogi w tej grze, bo wtedy się to bardzo źle kończy jakimś kurde drzewem albo przepaścią i deadem finalnie. Powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i ta mgła. Ej, muszę zmienić jedną tylko rzecz graficzną. Mianowicie ustawienia o te. Bo jest troszkę za ciemno, tak mi się wydaje. Okej. A. Teraz jest git. O, psiarnia. Oj, psów nie lubię. Szybko się z nimi rozprawimy. Halo. A ty przeżyłeś to? Niedobitku? Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Łepek boli. Tak. O, paluchy wącha. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy wącha tego paluchy. Nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi.
Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żal nie słychać. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Samoistne podpalenie. Po prostu świetnie. Ja czemu on żyje? Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie jak odjechani? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, abyś odnalazł spokój. No ciekawe, jak mu się udało przeżyć. A pewnie jakiś schron dziad się nie podzielił. Zbadajmy. Trochę się polało. No shit. Może coś przeoczyli. Ty to Sherlock jesteś jednak, Geralt. No przeszukaj spodnie. Przeszukam mu kieszenie. Skubany. Sztywny jak mokre gacie suszone na mrozie. Sztywny kolo. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza, zimny jak lód, nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. A. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. A proszę. Chowa tam pewnie jakiś koleżków. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Bierz się za miotłę. Zaginiona Tamara Stenger, córka krwawego barona, mogła zostać uprowadzona. Za jej odnalezienie lub informacja o miejscu pobytu czeka wysoka nagroda. Słabo wyglądała. Ciekawe. Skubany. Kurde, to jak widział, że ktoś jedzie, to nie mógł się schować? Miał taki schowek i nie zużył go. Bo nie tamten, co przeżył, też taki miał. Tyle, że zdążył się schować. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza.
Jest coś jeszcze? Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Iri. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Mamy tak. Poszukiwana dotarła do bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska pod Gaje. Keira. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. I dziki gon. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Dobra, Sherlocku. Lecimy. Do barona. Grubas już tam na nas czeka pewnie. Zjadłem i napitkiem. A to dobrze, to dobrze. Się chwali. Zobaczmy, czy teraz pyknie na szybcika, czy nie. Kurde, nie da rady, trzeba jechać. Nie lubię, jak nie ma podkrywanych tych punktów szybkiej podróży. Trzeba się babrać. Trzeba się babrać w płotce. Moim najbardziej znienawidzonym sposobie transportu. Całej tej grze już, nie wiem, czasem to o, widzieliście? To sam mi skręcił w prawo teraz. Bo chciał wrócić na drogę. Czasem wydaje mi się, że wolałbym chodzić na piechotę. Really? I promise. Bo tu wiecie, przy tej płotce to każdy kamień, jakaś gałązka, już kuźwa leżysz, nie wiadomo co się dzieje i nie jedziesz. Nie ma tak dobrze. A tu zaraz będą tych, będzie dwóch strażników z ciętymi tekstami. Zawsze w modzie. O, nie ma ich jeszcze. Nieznajomy jedzie. Dalej. Nie dotrzyma. Teraz to mnie wkurzy. O nie. Tak mówisz? To patrz. A ci coś pokażę. Taką magię wiedźmińską, której jeszcze nie znałeś pewnie. Nazywa się Ręcz. Elo. I pół chłopa nie ma. Good one. O. Boże, jak mnie nie lubią. To ja nie wiem, co z tym Wiedźminem jest tak. Nie tak. Baron u siebie? Nic wam do tego. Przyjeżdżam sobie do miasta. Nic jeszcze nie zrobiłem złego. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Aha. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Czyli to o to chodzi. A dobra. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. Teraz zrobimy zwiad. Pomiędzy pijakami. Brudasami, żebrakami.
Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Śmierć samoumrze. Zgrzybiały staruszek. Let's talk. Witaj. Witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. I to jest podejście do życia. Jolo, wysrane koleś ma. Dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolicę. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Ech, greedy. Niech będzie, nie chcę mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest dokładnie? Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. No nie wiem, czy znajdę. Za mostem. Prawo. Dobra, kuń by się przydał. Gdzie się zespał? Nim w wodzie. Boże, co za typ. Co, dojedziesz do mnie? Dojedziesz. O, gratuluję. Bardzo ładnie się płotka spisała tym razem. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem. Jeszcze dalej chyba. A może ja sobie tędy? Nie będę kombinował. Jedź pan jak Bóg przykazał. Prosto po drodze. Jeszcze w końcu 130 stóp. Witam panów. O. Kapliczka. Wejście musi być gdzieś blisko. Dobra, chyba jest. Mieścisz się, grubasie? Mieścisz się. To zapinaj do przodu. Jest taki jeden przydatny eliksir w Wiedźminie. Mimo iż nie lubię eliksirów, to jest to eliksir, który rozjaśnia ekran, jak jesteście w jaskiniach. To jest akurat mega przydatne. Ale niestety, jak mam założone 4 odwary, no to moja toksykacja już jest na progu wytrzymałości, zatem nie byłbym w stanie go teraz użyć. Zbadaj jaskinię i znajdź wejście do kasztelu. Dobra, skąd ja przyszedłem? Teraz chyba tutaj. Będzie? Będzie. Światło. Muszę być blisko. O. No, kurde. Jest.
czasem napadzie, to ciężko się wykierować na dany przedmiot, żeby go użyć. Normalnie czułem się przez chwilę jak w Tibi na samym początku, jak mnie szczury zabiły, bo nie umiałem wejść po drabinie. Żenada, tej. No, a co to za imprezka? W zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Migiem. Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może im się przydać. Nie jestem najemnikiem. Ale Rej, to masz pokiereszowany. A skoro przychodzisz tutaj po tej rzezi, musisz mieć naprawdę ważny powód. Mam. No jak tak, to zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie. Naprawdę. Mieszne to. A ten Geralt to bardzo wytrwały jest. Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Przepalanka. No nie wiem, czy my się znamy już na tyle dobrze, żeby mnie zupił. Chyba nie. Dzięki, nie po to tu przyszedłem. A jak chcesz. Ja tam nie lubię siedzieć o suchym pysku. Widać. Przed wojną czerwona morda. Gorzelnia, najlepsza Velen, ale spalili ją do fundamentów. Skurwysyny. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Powsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska. Ej, miałeś powiedzieć, że jest paskudnie, no a właśnie. Nie podoba mi się. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Do córki. Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Zainteresowanie okazał. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. Powiem wam, że jeżeli ktoś gra tylko i wyłącznie wybierając questy fabularne w głównej drodze fabularnej, to czeka go bardzo dużo oglądania filmów. Na nią jakieś leśne monstra. Jest i ona. Cirilla. Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Już ja ci w tym dopomogę, no worries. Nie.
Świetny jest jej ten teleport. Super animacja. Możesz zejść. Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Ja się nigdy nie gubię. Akurat. To co robisz sama w środku lasu? Szukam zagubionych dziewczynek. Co ci się stało? Groźnie to zabrzmiało. To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Dawaj mi tego króla wilków. Zaraz ja mu pokażę. Wilki! Schowaj się. Dużo ścierwa. Jeden po drugim i robota wykonana. Gdzie ta Małgośka? Chodź to, dziewko. Możesz wyjść. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. Znaczy, że M? Co on tam umie? Wino pić chyba. O, jest twój tatko, zdaje się. Zobacz, coś tam leży. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Białka nabiegły krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Przegląd. Części zamiennych. Przekrwione wargi. No i język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarł. O, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Wygląda na to, że to bies. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Ubijemy! Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie, taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, blekotu, wilczej wątroby i jemioły. Po nim biesa będzie bardzo, bardzo bolało. O ja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył?
Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Czyli co? Zbieramy dziadostwo. Gdzie to? Aha. No ja... Stokrotki jakieś... Dalej. Demet, nienawidzę wilków ani psów w tej grze. Ale tak najbardziej to nie widzę, nienawidzę tych. Dobra, trzeba zacząć robić uniki. Ja wiem, że ta Siri jest pancerna jak czoł. Ale żeby się nie okazało, że przeszadzę. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę. Nie ma, możesz wejść. Ale je pocięłaś. Król wilków będzie zły. Tu jeszcze coś. There you go. I teraz psi smalec. Jest. Podbrzusze całe zakrwawione. No dobrze. Rozszarpane mocnymi szpanami. Mam już wszystko. Wilki tego nie zrobią. Trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. No ale czy tutaj naprawdę był bies? Jakoś nie pamiętam tego. Chodź tam, nie ociągaj się, dziewczyno. Nie mogę tak biec do przodu, bo z tego co pamiętam, o właśnie, ona teraz stanęła. Dawaj! Dawaj! Tędy! Przez jaskinię! No to prowadź. Gdzie? Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. Nie, ja bym się bała. Oj, coś to chyba nie jest bies. Wilkołak. No i ten olej to się tu nie przyda. Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę, schowaj się. A ten olej, co zrobiłaś, to będzie dobry? Raczej nie, chyba że zechcemy go rozwścieczyć. Pierwsza poważniejsza walka. A początki podstawki są dość ciężkie. Jeszcze biorąc pod uwagę, że to jest najtrudniejszy poziom. A dziadu. Kurde, ten fokus tutaj nie działa na tym niebie. Ach, złapał. Skubany. No ładuje nieźle damage. Ależ ten teleport jest przepiękny. Gleba! Suck it! Done! Uff! Ależ mu dała popalić! Nigdy bym czegoś takiego nie widział! Mała, chodź, możesz wyjść! Co za dziad w ogóle tutaj w jaskini się znalazł? Znasz go?
Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Baron? Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. Nie tak. No dobra, prowadź do swojego pana. Obstawiam, że to baron, no bo w końcu kto tutaj w koło wioski jest potężnym panem i władcą. Kto jak nie baron? A ta mała, gdzie z tym ojcem? Ja myślałem, że to jej ojciec właśnie tutaj będzie na dnie jaskini. No i gdzie jesteśmy? Jaki syr. No baron, widać, że u barona. No wpierdacza, jakby nie jadły przez 2 miesiące, nie? No i kogoś się tu przyprowadzili? Przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Boże, jaki debil. Nie? Weź ci lepiej iść, bo zaraz to ja. W sagan Panie, dostaniesz i tyle. Panie, będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przemposztuję! O! No i szanuję, tak. Dobry baron, dobry. Na początku no, sprawia takie średnie wrażenie. Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. To w ogóle jaka sytuacja. Przed chwilą 2 metry od nich jak stał, to wrzucał na nie, że to po co one się tutaj znalazły, kogo im przyprowadził, nie? A teraz zaczyna z nimi gadać. O, proszę, przygotuję, jedzcie, jedzcie, dobry gulasz. Przekazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem. Ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. To gnoi. No, jeśli nie zechce, to mi nie powie, dobra. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je Amba wzięła. Amba? Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym mnie znalazł, czy nie? Co za tępy grubas. Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. Prowadź, panie baron. Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie rożę jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą? Nie, to nie. Rozumiesz? Ścierwem, co chnie. Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. Kto tam się zamknął? I co ty robisz? To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To nasza sypialnia. Lol. A tam jest pokój Tamary. Myślałem, że on puka do tych drzwi. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. No dobra, czyli mamy w takim razie teraz do odnalezienia córkę i żonę barona. O Ciri opowie nam później.
na dzisiaj zakończymy. Zajmiemy się tym questem nowym, sprawy rodzinne, w następnym odcinku. Także pięknie dziękuję za oglądanie, a wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, jeżeli podobał wam się materiał. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!